która padła na pomysł tego panelu i na temat tego panelu jest pani Anita Kępińska, która ma dzisiaj inne zadania i nie jest w stanie tutaj być, czego bardzo żałuję. Ja przejęłam po niej rolę moderatora, aczkolwiek powiem szczerze, że pewnie ona by się w tej roli lepiej czuła. Ja nazywam się Katarzyna Kwaśnik i ja nigdy nie z małymi dziećmi za bardzo nie miałam do czynienia, ale muszę Państwu powiedzieć, że z panią panelistką rozmawiałyśmy sobie i wiemy, o czym będziemy tu rozmawiać i to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Zacznijmy od tego, kto będzie głównymi osobami, aktorami tego naszego dzisiejszego panelu. Bo Państwo wiedzą, że będziemy mówili o tym, czy można wychować małego tyrana. Bardzo ciekawe pytanie. I teraz zobaczycie, jaka będzie ciekawa rozmowa. I to jest cały pomysł tego wszystkiego, bo wystąpi pani Klaudia Wizerszczak i pani Marcelina Szczak. Rozumiecie, co tu jest? To nie jest zbieżność nazwisk. To jest mama. Obydwie są psycholożkami, bo to jest psycholog czynny, a to jest psycholog uczący się, który jest praktykujący. Dla mnie to jest już prawie psycholog, bo dziewczyna pisze do nas na naszą stronę artykuły i to właśnie dzięki niej zrozumiałam, co to jest autyzm, bo długo się zastanawiałam, czy ja to rozumiem, właśnie dzięki jej artykułowi zrozumiałam, co to jest autyzm. Dlatego to jest ciekawostką tego panelu. Proszę, drogie panie, powiem tak, najmniej merytoryczne to ja pewnie ja jestem w tym wszystkim, a najbardziej merytoryczne są panie. I wobec tego ja panie wszystkie oddaję w ręce naszych wspaniałych panelistek i zapraszam do rozmowy, bo to nie będzie tylko ich rozmowa między sobą, bo to by było nieciekawe, prawda? I to by było nudne. Tu chodzi o to, żeby panie też w tym uczestniczyły, żeby panie też coś w tej materii powiedziały i nawet jakby to było emocjonalne i spontaniczne, to chyba o to chodzi, tak? Bo to jak najbardziej o to chodzi. Nasza biblioteka oprócz tego przygotowała literaturę pod tytułem Trudności wychowawcze w edukacji przedszkolnej. Gdyby panie chciały potem sobie skorzystać z tych publikacji, to są te publikacje, które są w naszej bibliotece pedagogicznej, z których można w sposób ciągły korzystać. Taka bibliografia, po prostu dla was, bo może do czegoś wam się to przyda. Ja się już wyłączam, siadam tu na krzesełku, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. To teraz panie zaraz poprowadzę. Tu zajęte, tu zaraz przyjdę, bo tu ma dole przy tych stoiskach i zaraz przyjdę cztery. Wiecie co, no teraz, dobra, ja będę starała się jakieś krzesło. Ja, tam jest jedno krzesło, możesz sobie wziąć, a ja przyniosę sobie. Sobie zaraz jakoś tam. Tak. Szczerze, tak jak rozmawiałam z córką, to zastanawiałyśmy się, czy w konkurencji, przepraszam, że tak rozjadłem z panią Omę, kogokolwiek tutaj spotkamy. Jest mi niezmiernie miło, że panie tutaj jesteście. Jest mi łatwiej mówić panie, nie ma jednego pana, tylko pana. Natomiast potraktujemy jakby pana. Trochę nie było. Żartuję oczywiście. Temat jest zadany z premedytacją bardzo prowokacyjny. Strasznie chciałabym, żeby to było ex cathedra. Ja mam monopol na wiedzę, a panie się uczycie. Jak widzę zeszyty przygotowane i długopisy, to ja się boję. Ponieważ chciałabym, żebyście panie z nami trochę porozmawiały. Strasznie lubię pisania, strasznie lubię czegoś ex cathedra. Oczywiście czasami trzeba rzeczy teoretyczne pokazać, natomiast teorie, tak jak pani już powiedziała, mnóstwo publikacji, mnóstwo literatury dotyczącej funkcjonowania dzieci z tak zwanymi trudnymi zachowaniami, więc pozwolę sobie tę rzecz troszkę pominąć. Temat jest rzeczywiście bardzo, bardzo prowokacyjny. Zastanawiałam się nad tematem i zastanawiałam się, czy to jest trochę tak, że temat brzmiący, czy można wychować małego tyrana, on ma tak dla mnie drugie dno. Bo najpierw, znaczy taką pierwszą taką myślą jest, czy można wychować dziecko, które jest popularnie nazywanym małym tyranem. To jest po pierwsze. Natomiast po drugie, to drugie dno
u psychologów czasami jest to drugie dno ważniejsze. Czy można wychować dziecko tak, czy można dziecko wychowywać tak, żeby w pewnym momencie można było o nim powiedzieć, że jest dzieckiem, które jest małym tyranem. I to jest to drugie dno, o którym w tej chwili mówię. Przepraszamy bardzo. Jak sobie zastanawiałam nad tym tematem, próbowałam rozmawiać z córką. Nie będę do niej. Póki co mówiła per pani, chyba to sobie zażyczę. No, to jest zdecydowanie sztuczne. Zastanawiałam się nad tym tematem, konstruowałam, pytałam się młodej. Przepraszam, tak o niej mówię, więc pozwolę sobie to tak sprzedać też tutaj. Jest jeszcze młoda, jest połowa wieku mojego. Dokładnie pół. Pół wiedzy, tak mi się wydaje. Też. Myślę, że nie do końca połowy. Zastanawiałyśmy się, czy ten temat jest rzeczywiście prowokacyjny i czy rzeczywiście może być tak, że dziecko można wychować tak, żeby było małym tyranem. Jak myślisz? Tyranem możemy być wszyscy, tak mi się wydaje. I to zależy od wszystkiego. Od czego to może zależeć, jak pani myśli się? Od czego zależeć może to, że dziecko się staje, albo wychowujemy go małym tyranem? Jesteś sobie najbardziej czy dzisiaj? Nie, spokojnie, nie chciałam. Czy mały tyran może być milczący na przykład? Może. Czy to jest zachowanie trudne? Bardzo. Chyba najtrudniejsze. Jeżeli tak się wydaje, że to jest najtrudniejsze. Coś jak ja zaczynałyśmy myśleć, bo tak sobie myślałam też, że trudno jest powiedzieć dokładnie, jak to ma wyglądać. Bo ja nie, jak ja powtarzam, będę to do upadłego powtarzać, nie lubię jak z katedra. Dlatego też bardzo chciałam, żeby to bardzo było żywe. Jak rozmawiałyśmy, to nie ja wpadłam na to, że zachowaniem trudnym może być to, że dziecko się nie odzywa. Czy Panie macie takie dzieci, które są trudne zachowanie dla Was, to jest to zachowanie milczące. Któreś z Was ma takie dzieci? Nie. A czy to jest Dlaczego to są w większości podczas zajęć, załóżmy, w takich kontaktach ja i dziecko, ale w grupie rówieśniczej on zupełnie inaczej się zachowuje. Czyli to jest zachowanie trudne. Dla mnie jest to trudne jako nauczyciela, bo nie, potem nie mogę nawiązać z nim osobistych kontaktów, nie mogę dowiedzieć się, czy coś po prostu w jakimś stopniu mu pomóc. A jeśli chodzi ogólnie o aktywność na zajęciach, ja go w ogóle nie słyszę. No właśnie, co wpływa na to, że dziecko ma... Właśnie, czy to jest tak, że zachowanie trudne, to coś co pani powiedziała, to jest po prostu trafione w dziesiątkę. Proponuję wreszcie to zalotka. Dziękuję. Życzę. Dziękuję. Życzę. Może jeszcze chwileczkę. trafione w dziesiątkę, ponieważ to co pani powiedziała, czy zachowania trudne to jest zachowanie, które sprawia komu trudność? Nauczycielowi. No właśnie. Czy to ale w większości, bo nie zawsze. Mhm. Bo przecież może sprawiać dziecku również. Jego trudne zachowanie, czy jego różne zachowania, najczęściej chyba agresja. I też jego lęk, który jest w nim, to jest dla niego duża trudność. Bo też musimy się zastanowić, jakie jest podłoże tych wszystkich zachowań trudnych. Tak? Dla nas trudnych i dla dziecka trudnych. Ja będę cały czas bronić, tak jak pani widzicie, tak? Tylko już mamy inną koncepcję. Ja bronię dorosłych, bo to zaczyna bronić dziecko. Może to dlatego, że jest dziecko. Troszkę w opozycji, bo uważam, że w mojej ocenie jest tak, że nie zawsze jesteśmy w stanie to dziecko wychować. Jak myślisz, czy jesteśmy w stanie każde dziecko wychować? Na pewno. Co na to wpływa? No, rodzice mają bardzo duży wpływ na wychowanie dzieci, ale tak jak rozmawiałyśmy, to nie tylko rodzic, ale środowisko, geny i wychowawcy również. Do pewnego momentu też odgrywamy bardzo ważną rolę. A później środowisko. Ale zastanówcie się, czy na Was, na nas wpływało to, że mamy takich rodziców i takich dziadków? Tak. Zdecydowanie. I czasami dostajemy, bo ja też dostaję, przepraszam, bardzo nie lubię worków. Worek pod tytułem niegrzeczne dziecko, co tam wrzucamy. Tam wrzucamy zachowania, które nam, dorosłym, nie pasują. A nie bierzemy poprawki na to, jak to dziecko funkcjonowało, jakie rzeczy dostawali rodzice tych dzieci.
pokolenie moich rodziców to pokolenie, które się dorabiało, tak? Jakoś inaczej. Tak? Pokolenie moich dziadków to pokolenie powojenne i to wszystko ma wpływ na to dziecko, które dostajecie panie i Klaudia, która sprawia trudności, bo jest dzieckiem z nadpobudliwością psychorokową. A jest. Osoby niektóre, które mnie znają, to wiedzą, że mnie jest wszędzie pełno, wszędzie aktywnie, zgadza się? Pozwalam sobie niektóre osoby wyciągnąć i to jest tak, tak, a na to mój wpływ, na to, jak ja funkcjonuję, to oczywiście miało wpływ moja przeszłość. U dziecku, każdego dziecka dostajecie też przeszłość. W tej przeszłości, jak dostajecie dziecko, nie widzicie. Tylko widzimy tu i teraz. Efekt. Tu i teraz. Co widzicie najczęściej? Co wam sprawia trudność? Bo tu pani powiedziała nam, tak? Dlatego ja to jest po prostu wdycha. Nam. Co wam sprawia u dzieci trudność? Co to jest zachowanie trudne dla was? Przeszkadza, krzyczy, bierze, agresja, złość, tak? Czy dziecko, jak myślisz, czy to jest dziecko, czy to jest próba? No właśnie, już wyciągasz próbę, tak? Próba czego? Próba zwrócenia na siebie uwagi. I teraz miałyśmy nie podawać wytrychów, tak? Ale tak sobie myślę, że znaleźć przyczynę tego zachowania do dziecka jest kluczowe w sumie. I jeżeli znajdziemy przyczynę, to już znajdziemy rozwiązanie. I szukamy przyczyny takiego zachowania. Ja bardzo, nie wiem, czy lubię, czy się bardzo przyczepiłam do takiej koncepcji, że u podstawy każdego takiego zachowania dziecka, które jest takie nadpobudliwe, trochę takie agresywne, leży lęk. Bardzo duży i silny. I ta agresja jest jakby zastępuje ten cały lęk, który dziecko nie umie w dużym stopniu wyrazić. I potrafi tylko w ten sposób, który jakby najprościej mu pokazać. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam, to mówisz, że dziecko lękowe to często dziecko agresywne. Tak bardzo dużym uproszczeniem. No nie. Jest bardzo dużo objawów, które mogą na to wskazywać, ale to jest... Tak, to jest... Tak jak młoda powiedziała, niestety nie ma wytrychów. Jak któraś z pani przyszła, przepraszam, zeszyt, przepraszam, się pani czepiam, tak, zeszyt, tak, i napiszemy, co trzeba zrobić, to niestety nie podam, że jak dziecko stuknęło prawą nogą, to by zwracam uwagę na lewą. Niestety nie, bo do każdego dziecka, to jest nie moje powiedzenie, ale ja sobie pozwalam, do każdego dziecka jest inny klucz. Ale jako dorośli, tutaj panie tu i teraz wiecie o tym, natomiast jak zaczyna się wiedzieć sytuacja, to co? Najczęściej włączamy te rzeczy, których się nauczyłyśmy, które... Automatycznie. Które są gdzieś tam najprostsze. Co jest najprostszą rzeczą, jak dziecko krzyczy? Ja też mi się tak właśnie... Właśnie trzy szybkie. Trzy szybkie, uciszenie, pokazanie czegoś, tak? Co jeszcze mówimy wtedy? Ale też mi się wydaje, że to jest bardzo duży wpływ też otoczenia. Bo jeżeli idzie teraz przykład mama z dzieckiem do sklepu i dziecko się wydziera na cały sklep, to najlepiej byłoby po prostu nie zwracać uwagi na to dziecko, żeby matka nie zwracała uwagi. Ale w tym momencie będzie matka uważana, że no nie widzi pani dziecko, pani tutaj krzyczy, rozwala pół sklepu i ta matka jest zła. W Polsce dominuje bardzo ten taki stereotyp matki Polki, matki, która musi być dobra, bardzo kochająca, a przecież Winnicott mówił, że matka musi być wystarczająco dobra, nie musi być najlepsza, doskonała i idealna, ale jeżeli pozwolimy tej matce być tą matką, znaczy jako społeczeństwo tak trochę postuluje, to może byłoby trochę lepiej. Zobaczcie, tak tutaj jak młoda mówi, my najczęściej jesteśmy matki Polki, tak? Idealne w wielu rzeczach, to nie u wszystkich całe szczęście, wreszcie to zaczyna trochę odpuszczać, ale idealnie miało być wszędzie, posprzątane, tak? Ugotowane. Ja nie powiem, że to dominuje to trzy razy krak, które gdzieś tam kiedyś było, natomiast na to dziecko, jak ono źle, przepraszam bardzo, negatywistycznie źle funkcjonuje, to wpływ na ta postawa mamy również. Tutaj któraś z pani powiedziała, jak dziecko się źle zachowuje, trzy szybkie, tak? Nie, nie, to żartowałam. Nie, ale ja rozumiem, ale to jest... Osobistym, własnym może i tak, ale... Ale na żadnym dziecku nie. Na żadnym dziecku nie, oprócz tego, że... To działa? Czy szybkie działają? Nie. Działają, bo już drugi raz nie zrobiłam. Już więcej razy ten córka nie zrobiła takiej akcji. Tego czegoś. Czego się nauczyła? Że tego czegoś ma nie zrobić. Co nie wierzę? Czego nie wierzę? Że nie zrobiła paru innych rzeczy. Czego się nauczymy? Czego uczymy?
stosuję, tak jak pani powiedziała, trzy szybkie, tak? No to były takie zabawy. Ja, ale oczywiście, ja nie stwierdziłam, jestem, że jestem tu, a nie... Nie, ale się reparacja, tak? A czasami jest tak, że te trzy szybkie się bardzo długo pamięta. I rodzic tych trzech szybkich nie pamięta, natomiast to dziecko te trzy szybkie bardzo długo pamięta. Ani tam, na końcu stali, ale nie uważam, żeby nie zrobiła krzywdę, traumę psychiczną na resztę. Pani usłyszała, trafi się z tego śmiać w tej chwili, pamiętam. Tak, tylko że być może trzeba to temu dziecku też wytłumaczyć, nie? No to już jest 19-letnia, ja mówię o czasach, kiedy miała 3-4 lata. Co jest, wiecie, co jest najlepsze? Ale 19-latek też pamięta to, że dostał. Tak, pani pamięta, dlatego się w tej chwili śmieje. Nie uważam, żeby to... Ale dobrze, bo ja nie chcę, żebyśmy za chwilkę panią, będzie o sprawie społecznej. Szczerze, znaczy tak, w tej chwili rzeczywiście jest tak, ja zawsze powtarzam. Ale znowu stereotypy Polki, która musi być idealna. Też tak, ja będę trochę też bronić, bo ja oczywiście nigdy w życiu nie powiem, żeby dzieci trzy szybkie stosować i bardzo jestem przeciwna, ale rozumiem, że nie możemy stygmatyzować tego. I nie powiem, że ręka nie świerzbi, w których mówię. Pupa nie szklanka się nie zbije. No, możemy zacząć przysłowiami, tak? Jak się baby nie bije, to i wątroba gnije, tak? Takimi przysłowiami, które są fatalne. I nie o to by mi chodziło, bo na trudne zachowanie... Najprostsze. To jest najprostsze, najszybciej, już działa. Coś, co pani powiedzieć? Kontrowersyjnie, ale działa. Dokładnie. Czyli bólowo, może niekoniecznie, tak? Bo mówimy, a to pan, ale dokładnie, budzimy lęk. Dokładnie. A co młoda powiedziała, tak, z czym się tutaj troszkę zgadzam, że dzieci lękowe czasami trafiają do mnie dzieci, do was też macie w przedszkolu, w szkole, w grupie wśród znajomych dzieci, które są po prostu, słyszą, przepraszam, nie lubię takiego tego określenia, to usłyszałam od dziecka, że mama o mnie tak mówi, diabeł wcielony. Jeżeli słuchajcie, że dziecko dostaje komunikat, jesteś diabłem wcielonym, to co ona musi? No jak mam się zachować inaczej? Ukierunkowuje go już. Dokładnie. Jeżeli dziecko jest tym diabłem wcielonym, to widzimy u góry. Przewraca krzesła, tupie nogami, wrzeszczy i tak dalej, i tak dalej. A jak tak zaczynamy, tak jak skorupkę, jak cebulę obierać, to się okazuje, że wiecie co w cebuli jest tam, to mięciutkie, nie? Bardzo, bardzo miękko. I tam najczęściej, tam, tak jak młoda mówi, jest często lęk, który jest potęgowany przez otoczenie, przez wymagania. I on się pojawi w dorosłości, na pewno. Prędzej czy później. Tutaj pani powiedziała, ja pamiętam, ja swoim rodzicom do tej pory pamiętam, tak? Ja miałam 7 lat, dostałam wychowawczego klapsa, do tej pory to pamiętam. Ale wiecie, co pamiętam? Nie pamiętam bólu. Pamiętam, co się we mnie uruchomiło. To ja ci teraz pokażę, bo klapsa dostałam od taty. Ja ci teraz pokażę. I córka to zna, ja tą historię powtarzam wszędzie i zawsze. Mam przyzwolenie mojego taty, żeby to powiedzieć. To są, tak, bo to ja go wciągnęłam. Tato tak chciał, wychowawczo kochający tato, pozwalający. Nie na wszystko. Właśnie o czym mówimy, te rozsądne granice. Dostałam klapsa, więc co zrobiłam? Miałam wtedy 7 lat, na niecałe. Położyłam się do łóżka, rozebrałam w piżamę, zasłoniłam zasłon i czekałam na mamę. Powiedziałam, co mama zrobiła. Mama przyszła i co było w pokoju obok? Coś ty dziecko zrobił. Bo ja powiedziałam, bo zaczęłam mówić szeptem, bo rzeczywiście bardzo pewnie się złościłam, krzyczałam, straciłam głos. No to mama pyta, co się stało, widzisz, jak mnie ojciec urządził? Tak pamiętam. Jak się staje psychologiem, na chwilę z psychopatą. No właśnie. Tyranem małym. Małym tyranem. W tym momencie dokładnie. Zobaczcie, co ja pokazałam. Moją władzę. Moją władzę, tak? Ale 7-letnie dziecko dokładnie wie, co z kim może. I to jest też przykład. I teraz się zastanówmy, czy to rodzic, czy nauczyciel ma wpływ, czy dziecko na rodzica i na nauczyciela. Jeżeli pozna takie słabe punkty, to będzie dokładnie to wykorzystywał. Wykorzystamy to. Zobaczcie, jak macie kontakt z dziećmi. Młoda pisze pracę z autyzmu, ja pracuję z dziećmi z autystycznymi. Dziecko z autyzmem, często nie bierzemy poprawki, dostajecie dziecko, nie widać. Autyzmu niestety
sterty, w tym samym momencie nie widać. Nie widać, że to dziecko krzyczy, tupie, wrzeszczy i dotyka uszy. To jest trudne zachowanie dla nas. Ale nie widać tego autyzmu. Tak jak, przepraszam, dziecka ze zespołem Downa widzę, że coś jest nieporządne, bo to cechy fizyczne są. U dziecka na przykład z afasem, z alkoholówką też często tego nie widać. Można się domyślać, ale można się domyślać, tak? Brak rynienki, tak? Podnosowej, ale można się domyślać, że coś jest. Ale u dziecka z autyzmem tego nie widać. Czy nie bierzemy pod uwagę, czy bierzemy pod uwagę, jak pisałaś pracę na temat... Słucham się, wtrącaj, bo dobrze na temat tego, że nie widzimy tego i to zachowanie jest trudne dla nas, bo co my mamy z tym zachowaniem zrobić? Ale też z autyzmem jest tak, że sukcesów wychowawczych czy takich terapeutycznych jest bardzo mało i jeżeli my liczymy, że to dziecko jesteśmy w stanie okiełznać, to naprawdę bardzo ciężko, dużą pracą, dużym nakładem naszej własnej energii. I jeżeli ktoś pracuje z dzieckiem z autyzmem, czy rodzic potrzebuje tego, żeby to dziecko zaraz, szybko coś się zmieniło, to na pewno nie. I dlatego tu jest, ten autyzm jest takim, myślę, szczególnym zaburzeniem rozwojowym i myślę, że te zachowania autystyczne dla nas są trudne, ale jeżeli poznamy, że to dziecko z autyzmem, nie chciałabym, żeby to było patrzone na to, jakie zachowanie trudne, bo to dziecko inaczej w ogóle ma strukturę mózgu zmienioną, także ale właśnie o tym mówię, tak? Że nie widzimy tego w pierwszym kontakcie w sklepie. Przepraszam, nie ma oka na czole, dwie ręce ma, dwie nogi ma, nie widać pustka, nie widać zespołu, a wrzeszczy. Sytuacja tutaj też młoda mi pozwala na tę sytuację wrzeszczenia dwulatkowego. Sytuacja, kiedy... Nie pamiętam, możesz mówić. Moja córka prywatna, własna, zawsze mówię, miała lat dwa, sklep stokołosa, który teraz wygląda jak wygląda. I idziemy do sklepu. Pani mówi o klapsie. Pokusa była. Kup mi. Nie kupię ci, bo nie mam pieniążków. Kup mi. Nie kupię ci, bo nie mam pieniążków. Co spróbowałaś? Rzut na podłogę. Klasyka dwulatka. Czy jaki to jest wiek? Wiek przekory. Między drugim a trzecim latem życia jest wiek przekory. Wytupywania tego on musi być. Naprzeciwko w kasie stała, przy kasie stała koleżanka psycholog. Więc miałam bardzo dużo... Wsparcie. Nie wsparcie. Presję. Presję. Być dokładnie oceny. Tak jak, znaczy ja nie czuję, wiecie co, od Państwa, od Pani nie czuję oceny, tak? Dlatego się na to zgodziłam. Ja nie czuję od nauczycieli oceny. Dlatego się na to zgodziłam. Jakbym czuła ocenę, to w ogóle by mnie tutaj nie było. I co zrobiłam? No, presja była trochę za... Zaraz ją zatłuka. Po prostu pamiętam te swoje emocje. Albo ja, albo ona. Koleżanka stoi i patrzy na mnie, co ja zrobię. Ona tego nie pamięta, jak o tym mówimy. No i odeszłam. Jakaś starsza, wtedy po 40-letnia pani, dla mnie starsza wtedy, teraz jakby tu powiedzieć, niekoniecznie teraz młodsza, się zmienia zupełnie optyka, powiedziała, tam pani dziecko leży, powiedziałam tylko, wiem. Jakby wzrok mógł przebijać, to kobieta niestety by miała groźbę, by dawno było morderstwo. Podeszłam dalej. Młoda za chwilkę, bo ona była śliczną blondyneczką z takim, po prostu anioł. Anioł koło mnie był znowu, w ogóle nie skomentowałam, nie zapytałam, co zrobimy jako dorośli, dlaczego się tak zachowujesz? A bo ja wiem. Dlatego tego nie zapytałam, młoda podeszła, kup mi. A nóż zadziała drugi raz był rzut na podłogę, nigdy w życiu więcej nie był rzut na podłogę. Czego nie powiem, że nie próbowała innych sposobów. Prawdziwe dziecko. I pokazuje, że to działa. Oczywiście nie działa w 100%, nie zawsze. Natomiast dziecko, ona sprawdziła na mnie, tak? Na żywym materiale, że ten sposób na matkę nie działa. I dzieci nas wypróbowują, dzieci sprawdzają. Zobaczcie, co takiego musi być w dziecku, że ono musi mieć potrzebę rządzenia tak silną, żeby dorosłego. Zobaczcie, jak ono musi być słabe. Jak popatrzycie na dziecko, nie jako silne, ale jakie musi być słabe, żeby sobie to ustawić, to zobaczycie zupełnie... Jeżeli dziecko to robi, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli będzie wiedziało, jak rodzic funkcjonuje, czy jak nawet wychowawca, nauczyciel, czy terapeuta funkcjonuje i w którym momencie ja mogę troszkę nim posterować, ono sobie tworzy poczucie bezpieczeństwa. Okej, wiem, że jak będzie mi tutaj niewygodnie, zacznę się drzeć i nauczyciel, nie wiem, zwróci na mnie uwagę, tak? I ja będę mógł coś zrobić, a jeżeli tej uwagi nie ma, to jest...
Czyli co najlepsze, tutaj młoda mówi, jak nie ma uwagi, wygaszanie. Jako taka idea klub, wygaszanie. Co to jest wygaszanie? To po polsku brak zwracania uwagi. Co jest najłatwiejsze i w tym samym momencie... To jest bardzo trudno, ale to jest nie zawsze możliwe. Zgadza się. I to musi być w 100%, powiem tak, wygaszać może na początku. Później, jak narasta, jest na początku jest proste, dlatego że jest w jednym środowisku. Jak to zachowanie zna się przenosić, jak wirus, tak, świńskiej grypy. Tak jak tu pani mówi, w klasie jest ciężko, bo dzieci bardzo zwrócą uwagę i on i klasa cała się już rozwalona, zajęć nie ma, bo wszyscy się cieszą, że jak ktoś to zrobi. Tak, dokładnie. I fajnie byłoby, tak myślę, mówić się z klasą, jeżeli jest taka w ogóle możliwość, że nie zwracamy uwagi na to zachowanie. No, ale w 22 osobach to jest raczej trudno. Dlatego mówię, że tak nie bardzo znałam przedział wiekowy, że tak powiem, pań, tego przedział wiekowy dzieci, do których wygaszanie jest trudne w tym momencie, kiedy już, inaczej, wygaszanie powinno być w każdym środowisku. Przepraszam, teraz będzie bardzo brzydkie, nie powiem słowa na K, bo mnie nagrywają, więc jak dziecko mówi słowo na K, to i mama nie reaguje, i tato, i pani, i klasa, i babcia, i pani w sklepie, i wszyscy. A co się dzieje? Mama nie zareaguje, babcia, no coś ty powiedziała? Jeszcze raz powtórzę. Miałam podobną sytuację z córką tu w Pile, właśnie między drugim a trzecim rokiem życia. Przepora. Tak, jak się rzuciła właśnie na podłogę i o jakąś zabawkę poszło. I ja nie zwracam uwagi, ale przychodzi pan ochroniarz. I zwraca uwagę, że tam leży moje dziecko, że tutaj starsze panie się martwią, jacy my jesteśmy niedobrzy, mamy go uspokoić, mamy go wynieść, nie wiem, mamy coś z nim zrobić. Słyszy pani, co pani też mówi, coś z nim tak, zrobić. Tak, coś z nim zrobić. Coś mam. Z nim zrobić. Czyli oderwać rączkę, może tak? W tym oderwać rączkę. Zobaczcie, troszeczkę też jak rozmawiamy o tym, to jest nasze społeczeństwo europejskie. Tak zaryzykuje, jest takie industrialne, tak? Mamy dziecko, ratujemy i gdzie ono trafia? Do inkubatora, że to jest wczesna interwencja, to jest bezpieczeństwo. Jakie to jest bezpieczeństwo? Została ciąża skrócona szybko, dziecko stamtąd, 9 miesięcy, natychmiast do inkubatora, zupełnie traci... Brak kontaktu z matką, tak? Tak, brak kontaktu z matką, tego co... Czego dziecko doświadcza? Pierwotne bezpieczeństwo. Dokładnie, tak jak mówiłaś o takim bezpiecznym przywiązaniu. Kiedy to bezpieczne przywiązanie się tworzy? Dziecko nie ma szansy. Zaczynamy się coraz bardziej bać otoczenia, bo tak jak pani powiedziała, trafię zaraz za kratki, tak? 207 paragraf 1. Dokładnie. Znęcanie, bo dziecko... Praca. Kobieta musi szybko wrócić do pracy, bo nie wróci, zaraz będzie zwolnienie. A dziecko do roku, fajnie, super, że teraz jest tak ten roczny urlop macierzyński, ale nie wiem w jakim on jest stopniu teraz realizowany, gdzie kobieta musi szybko, szybko, bo tu praca, a dziecko do roku, to bezpieczeństwo się powinno wykształcać i właśnie najlepiej, jakby matka była w domu do roku. Też mówi pani tutaj o wygaszeniu, jeżeli prowadzimy grupę dzieci zdrowych, o wiele łatwiej jest doprowadzić do takiego uspokojenia tej grupy, wyciszenia. Ja na przykład pracowałam w szkole podstawowej, kiedyś w trzeciej klasie, weszłam już w taką grupę ułożoną. Był chłopiec ze spektrum autyzmu, niezdiagnozowany, ponieważ wszyscy odsyłali go, że jest dzieckiem zdrowym, rodzice zupełnie nieświadomi tego, jak mają z tym dzieckiem pracować. Chłopczyk chciał na siebie zwracać uwagę, non-stop, klasa go w ogóle nie akceptowała, odrzuciła go całkiem, bo myślała, że jest po prostu niegrzeczny, więc ja myślę, że tutaj też trzeba uświadamiać rodziców przede wszystkim. Tak, to co młoda mówi, tak? Rodzice jako baza. Też młoda mówi o tym bezpiecznym przywiązaniu rocznym. Zobaczcie, co się dzieje w tych naszych społeczeństwach również. Jak któraś z pań, zastanówcie się, miałyście ochotę jako mamy swoje dzieci wziąć do łóżka, jak urodziłyście? To jest pokusa. A co otoczenie mówi? Bo przyzwyczajesz dziecko. Bo cię manipuluje. Bo coś tam. Będziesz musiała całe życie z nim. Ale ja na przykład zauważyłam, że przy pierwszym dziecku przestrzegałam takich właśnie zasad, reguł, a tutaj mama coś powiedziała, babcia. A przy drugim dziecku zupełnie inny styl wychowania.
i znacznie inny ma sposób życia, podejścia, jest mu weselej, lżej i łatwiej. Słuchajcie, 9 miesięcy dziecko jest w brzuchu. Z mamą. Mamy słyszy cały czas. Słyszy, dotyka, a potem jest oddawane, nie wiem, do łóżeczka, bo sterylnie, bo bezpiecznie, bo coś tam. No i jak ma się tworzyć bezpieczeństwo? Jak ma nie próbować? No, czego się dziecko takie małe uczy? Już w tym momencie się uczy takiego, aha, jak zacznę krzyczeć, to jest, ale takiego takie problemy z emocjonalnością. I w tym momencie też tworzymy dziecku lęk. Ale jak spróbujecie z dzieckiem spać, to usłyszycie po prostu cały zły świata, tak? No nie znam 40-latka, który śpi z mamusią, no to bardzo. Samo w naszej pracy, oprócz tego, że jesteśmy nauczycielami, jesteśmy też ludźmi. Oczywiście. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Tak, że my się czegoś tam gdzieś nauczymy, w jakiejś szkole, czytają, to my musimy być po prostu ludźmi. Przede wszystkim, tak? Zobaczcie też nasza pedagogika, tak jak rozmawialiśmy z młodą, mam nadzieję, że ją chwaliłam za drobnostki, ale zobaczcie, nie wiem jak tu rozmawialiśmy, jak to w tej ocenie, czy chwalenie jest potrzebne, bo słyszę, że niekoniecznie. Przecież oczywiście, bardzo, ale bardzo, no, bardzo, dlaczego niekoniecznie? Słyszę, bo jak rozmawialiśmy, to my mamy pogląd bardzo podobny, tak? Ale słyszę, że nie wolno chwalić, bo się przechwalić. Ale to jest ten złoty środek, po prostu nie może być ani za mało, ani za dużo. A czy można się uzależnić od pochwały? Nie. No trzeba chwalić, ale w pewnym momencie, jeżeli trzeba, no to też powiedzieć, co źle na przykład dziecko zrobiło. A nie chwalić, same chwalić adekwatnie. To znaczy za to, co naprawdę dziecko faktycznie zrobiło dobrego. To znaczy, wymyślam, dziecko rozwaliło wam lekcję. Po prostu nie zrobiło ci nic. No to nie. To wtedy. Wyciągnijcie coś pozytywne. No właśnie, to jest ten moment. Chwalimy za dobre rzeczy, nie zwracamy uwagi na złe. Ale musimy wtedy rozumieć potrzebę. Możemy podejść do dziecka i na przykład powiedzieć, widzę, że jesteś zły, zmęczony. I porozmawiać po prostu. Ale rozwalę wam lekcję. Wyciągnijcie z takiego, za chwilkę, przepraszam, rozwalę tutaj salę, no może nie, bo koszty, ale rozniosę zajęcia, zepsuję wam ten dzisiejszy panel i wyciągnijcie coś pozytywnego. Nie, no wtedy to absolutnie, to nawet musi być. Trzeba zgadzić. To jest, nie. Znaczy, nie. To jest coś, to jest... powiedzieć, że to było złe, żeby też nie. A po co? To jeżeli zastanawiamy, myślicie, może inaczej, myślimy wtedy, że dziecko nie wie. Mówcie panie o uwadze, że to jest po uwagę. Jeżeli dziecko, tak jak właśnie tak mówiliśmy, że to tak wygląda, że najczęściej dzieci ganimy, ja nie chcę proszę to powiedzieć, że dziecko po prostu jest ideał. Nie. Natomiast wyciągajcie wnioski. Wnioski też, ale zawsze, za każdym razem. Jest coś takiego jak dialog motywujący. Zobaczcie panie, zacząć od dobrego. Zawsze. Ale. Nie ma ale. Jak mi pani powie, fajny panel, ale mogę pani krócej gadać. Nie ma. Pierwszy człon jest fajny. Powiem wam tak. Świetnie się z wami rozmawia, ale. Nie lubię, jak pani mnie nagrywa. Tak? Tylko jest końcówka, tak? I co słyszycie, końcówka zostaje. Wyciągać trzeba to, co jest pozytywne w dzieciach. Strasznie nam trudno, jak patrzę takiego gagatka, który po prostu roznosi klasę i... Ale też jest do zrealizowania materiał, tak? I tutaj raz, drugi, trzeci... Materiał. Nie się raczej wyczuje, że można zrobić scenę po prostu na lekcji, tak? Nie. Właśnie o to chodzi, że jest po prostu bardzo... Presja skóry. Tak. Teraz trzeba w środek znaleźć. Tak. Może się obejść też z drugiej strony. Skoro widzimy, że rozwala nam całą lekcję, my już po prostu padamy prawie pod ławkę, wykorzystajmy tą mocną stronę, czyli tutaj może być to cecha przywódcza, do tego, żeby się skupić nad pracą, nad super. Tym, co jest słabe. Super! Super coś, co pani powiedziała. To wykorzystać, skonalizować. Ja jestem na drugliwiec. Rozwalałam lekcje w klasie 1-3, rozwalałam, tak, bo dość szybko się uczyłam, tak szybko pisałam i po prostu mnie roznosiło, tak do tej pory. Może tak skończy się tak na Poznańskiej w Pile, tam już nie będę roznosiłam, jeden. Tam jest cmentarz dla osób, które nie są. No to tam mnie nie będzie roznosiło, tam już będę spokojna. I o tym mówię, że skanalizowałam ją, już jaka pamiętam tę panią, która mnie skanalizowała, pod tytułem dostawałam zadania, ja teraz wiem, było tyle kredy porozkładane, a ona mnie wysyłała po kredę.
To teraz wiem, po co mnie wysyłała, tak? Żeby sobie zapewnić spokój, a mnie energię. Ale my nie możemy wysyłać. Ja rozumiem, ale to co możecie... Bo jeśli ja proszę ucznia, żeby on podszedł i zdjął z tablicy już ewentualnie niepotrzebne materiały, to on zaczyna tak skakać i pokazywać różne dziwne ruchy i ale, naśladować odgłosy, że mimo wszystko rozumiem, cały to, czas... To w takim razie jest też trochę tak, że to trzeba też znaleźć wasze systemy wartości. Nie? To trzeba... Nagroda musi być też adekwatna dla dziecka, tak? Bo jak pani mnie pochwali, że fajnie siedzę, to... A to na przykład takie zdejmowanie rzeczy z tablicy, to jest dla niego nagrodą? Tak. Czyli jeżeli on będzie na chwilę siedział spokojnie i pani w tym momencie powie, to okej, widzę, że ładnie siedzisz, grzeczny jesteś, czy możesz mi pomóc teraz zdejść? No i on idzie i podskakuje i robi tru tu 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 tu. Czyli pokazuje swoją. Co w tym momencie jest trudne? Może za mało muzyki. Troszkę sobie pozwalam gdzieś tam też na żarty, bo nie ma wytrychu niestety, ale dla mnie pedagogika jest pedagogiką negatywów. Tak? Jak dostaję czasami opinię, bo ja pracuję w poradni w różnych miejscach, to czytam, nie robi, nie potrafi, nie umie. Co umie? Nikt nie prosi, czego dziecko nie umie. Ja wiem, że pracujemy na deficytach. W większości. A no nie wymyślam, opinia jest taka, a dwa zdania pozytywne. Strasznie trudne jest z samych siebie wyciągnąć ten pozytyw. To co dziecko robi dobrze, bo nie ma, nic nie ma w tym dziecku, co robi dobrze. No jest, tak jak tutaj pani powiedziała, tak, że potrafił tę chwileczkę posiedzieć, zaakcentować to. To raczej z problemami kieruje, nie? Ale, no tak, tylko dziecko nie ma tylko problemy. Ale ja też poradni też jest zbudowany tak, że dziecko nie i wypisane. Nie. Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko o poradni pilskiej, proszę zobaczyć. No właśnie. Ja mogę mówić tylko, odpowiadam tylko za siebie, tak? Generalnie rzeczywiście w badaniu to rozumienie jest tak, staram się, żeby to było pozytywne. Co potrafi, co wymaga stymulowania, co jest na niskim poziomie. A nie umie, nie robi. Jak są moje nazwisko, to mam nadzieję, że tam jest tak pisane, ponieważ nie zawsze tak redagowane. No, jak pani dostają opinię przeze mnie gdzieś tam redagowane, to tak to powinno wyglądać. Rozmawialiśmy też z młodą przed na tą naszą dyskusją panelową, bo coś pani chciała. Nie, ja tylko właśnie mnie notuje cały czas to, czy faktycznie jak on przeszkadza, tak. I wtedy wygaszać tak. I nic nie mówić, tak? To znaczy nawet nie powiedzieć tam potem nawet na osobności. Co pani chciała powiedzieć? Na przykład, że zwrócić mu uwagę, bo niektóre dzieci, czy wszystkie robiąc coś źle, one sobie zdają sprawę, w jakim stopniu to właśnie przeszkadza i... Ale to też trzeba patrzeć na dobę wiekowe, tak? No właśnie, no bo to z tego wynika... Jeżeli to jest gimnazjalista... No to wiadomo, ale taki przedszkolak, że pracuje w przedszkolu. Jeżeli za każdym razem jest wygaszane, to tak jakby też przyzwalane, tak? To jest przyzwalane? Tak. Zwrócę na ciebie uwagę, kiedy postoisz chwilę spokojnie. I faktycznie robię to, tak? Po tej, nie wiem, tam ile on jest w stanie wytrzymać, minutę, pół minuty, tyle ile on jest na samym początku i to się będzie zwiększało, tylko właśnie nie wiem jak to. Ale czy tak może cały rok trwać i on na przykład czeka na tą reakcję, a... No tak, pani wygasza. Mama nie wygasza, babcia nie wygasza, druga zmieniszka nie wygasza. Koniec, do widzenia. Ale może się też nauczyć, że u tej pani akurat tak musi być. Tak, dokładnie. Wygaszanie to nie jest przyzwolenie na to, że ja teraz będę siedziała sobie w ten sposób, tak? Bo co mnie tak? To nie jest. Wygaszanie to nie jest przyzwolenie, tylko to jest pokazanie takie troszeczkę, powiedzenie dziecku, twoje zachowanie takie. Nie, mnie nie rusza. Dokładnie. Tak, dobrze, ale jeszcze jest taka sytuacja, że mnie osobiście, ono tam akurat może tak się zachować w stosunku do mnie i mnie może nie ruszyć, ale przy klasie, jeśli ona będzie zwracała, czy ono będzie zwracało uwagę, rzucając innym przedmioty, bijąc, plując, jaka reakcja wtedy? Oni muszą się... Dlaczego? Dzieci będą się broniły, każdy ma swoje i chce. Ja swojego nie dam, ale swoim mogę zrobić wszystko. Znaczy tak, to co powiedziałam, oczekuje pani wytrychu. Nie. Że tak zrobić z jednej strony. Na pewno. Tylko... Nie zada żadne po prostu słowo, żadne jakaś tam, powiedzmy,
że dobre cechy. Po prostu ona nie, to tak jakby gdzieś tam bokami szło. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Zawsze powtarzam też tak, że my musimy nawrzucać w swoje woreczki, plecaczki pozytywów. Tam musi być po prostu tak, że aż was przeciąża. Dopiero jesteśmy w stanie znieść to, że... Powiedz jej, że ma ładny warkocz. No, wiele razy. No, ale wiele słuchajcie, coś wam powiem. Zobaczcie też warto, coś co pani zrobi, ale zobaczcie, co pani zrobi, a ja się teraz tego czerpię. To może być nagroda, bo ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli dziecko jest niegrzeczne... Co to znaczy jest niegrzeczne? No nie, notorycznie przeszkadza, odchodzi od zajęć, cały czas robi wszystko, tylko nie uczestniczenie w zajęciach. Inne dzieci na tym... Przede wszystkim chodzi mi o dobro dzieci, no o niego też, bo on też ma jakiś problem, ale ja tu patrzę bardziej na całą grupę, nie tylko na niego. Mm-hmm. On przeszkadza, no nie tylko, wiadomo, w prowadzeniu zajęć, ale inne dzieci nic z tego nie wyniosą, poza tym, jeżeli ja będę, tak, będę obojętna, wygaszam, nie daję mu, to nie skutkuje, bo cały czas on to robi. Daje pani w zamian. I teraz na przykład ja go nagrodzę potem i powiem, słuchaj, ale dzisiaj no... Nie, ale. Nie, no nie dobra, bez ale, ale w ogóle pochwalę, tak, za coś tam innego, że masz ładną fryzurę, albo dzisiaj ładną bluzeczkę. No i co? To on tak, aha, przeszkadzałem. Cały tak czas pani myśli, że to jest intelektualny proces? Czyli pani domyśla się, że pięciolatek jest pani w stanie zrobić na złość. Znaczy, nie, ale on idzie. Może powiązać, że przeszkadzał, ale i tak pani go chwali. No i? Ale pani nie pochwaliła go za to, że rozwalił zajęcia. Jest nie w tym momencie, kiedy on rozwala. Czyli gdyby było w tym momencie, to może by powiązał. On rozwala coś i nie mówimy ktoś, o ładną masz, nie wiem, bluzkę, ładnie skaczesz i znagrodzę. Nie, w momencie, kiedy on jest spokojny i ma to zachowanie, które jest dla pani pożądane. I nawet fajnie byłoby nie robić za to właśnie zachowanie, za uchwały. Na przykład piękny ślaczek. I on wtedy... Czyli żeby wzmacniać generalnie poczucie wartości, tak? To inny wzmacnia coś innego. Ja rozumiem, że jest trudno, ale oczywiście, że tak. Ja mam... Oczywiście trzeba zwrócić uwagę. Tak, że mam tego pełną świadomość, ponieważ nie to, że tak, czasami staje jako przytyk. No tak, pani pracuje jeden do jednego, pani tylko bada. A ja niestety odbijam argument, ponieważ pracowałam przy szkole integracyjnym. Miałam zajęcia grupowe również. I nie było zawsze łatwo. Także troszkę nie jest. I ten argument zabieram, niestety, bo pracowałam również z grupami. Różnymi, z różnymi dziećmi i różnie to wyglądało. Dlatego ja ten trochę argument zawsze niestety zbijam, że nie wiem, jak to się pracuje z grupą. Zawsze uważam, że każdy psycholog, ale to ja trochę kij w mrowisko, nie wiem, czy powinnam mówić, że każdy psycholog powinien pójść też trochę do pracy z grupą. Każdy To wtedy inaczej widzi. Zupełnie się to inaczej widzi. Nie chodzi, no oczywiście nie o to mi chodzi, że trzeba spróbować narkotyków, żeby wiedzieć, że są niedobre, tak? Nie trzeba spróbować rzeczy złych, bo czy chodzi wam o moją wiedzę, czy chodzi o moją... o moją doświadczenie, tak? Natomiast myślę, że fajnie jest, tak jak młoda jest na praktykach i widzi różne rzeczy, które nie wiem teoretycznie, co powinno być, dlatego nie zawsze się wytrychy sprawdzają, tak? Tego powiedziałam, nie ma. Bo tutaj słyszę Amelka, tak? Pani mówiła o nagrodzie, że działa, ale zobaczcie, co pani powie, no ile razy? Proszę. Przepraszam, mogę się czepić? Nie pani się czepia, broń Boże, tylko zobaczcie, coś wam powiem. No świetnie, słuchacie, no rewelacja. Co pochwaliłam? Czy nie? No jak nie? No powiedziałam, że świetnie, że rewelacja. Ale cały czas negując kogoś zachowanie, wtedy chowamy tyrana. A my jako nauczyciele przedszkola budujemy fundamenty dla pań. No. Także jak u nas już coś będzie nie tak, to wtedy wy panie macie obraz tego, że coś działo się przy tych fundamentach nie tak i dom się wali. Też od nas musi to przyjść do nas. A jeżeli jest tam gdzieś zabetonowane, to my znowu dostajemy nic. Ale to już rola rodzica. Ale to też młoda mówi, te rola rodziców. Czasami też mówiła młoda, że a propos rodziców i dzieci, że inaczej się dziecko zachowuje w przedszkolu, w szkole, a inaczej w domu, tak? No w domu jest swobodniejsze, ale no potem już się przyzwyczaja do klasy, do rówieśników. Dlatego no też ja nie lubię, jeżeli są opinie wydawane przez terapeutę jeden na jeden, który mówi, no nie ma tego problemu, no dziecko jest takie. Pokazuje, nie? Z tobą akurat wiesz. Nie żartuję sobie, poznałam sobie troszeczkę na żarty, natomiast rzeczywiście... Widziałam, co się w szkole dzieje, jak dzieci mogą rozwalać zajęcia i sama prowadziłam zajęcia i też często po prostu nie wiedziałam co i dlatego mówię też o tym. Na jakim poziomie? W podstawówce? W podstawówce. Zapraszam do szkoły średniej. No właśnie. To tam już mam prawa. No, tam tylko są prawa.
Ale zobaczcie też, co się dzieje. To też trochę gdzieś się tam dzieje po drodze, to, że dzieciaki boimy się, tak jak tutaj trochę pani zarzutowała z tymi klatkami, ale boimy się zareagować adekwatnie, bo boimy się tego, co za chwilkę, czy będzie mops, czy jeszcze nie. Czasami jak przychodzą do mnie rodzice z dzieckiem, z trudnymi zachowaniami, nie radzą sobie z tymi zachowaniami, to proponuję, co mają robić, to proponuję przede wszystkim uprzedzić sąsiadów, że dziecko w tej chwili jest na etapie prób z rodzicem, żeby nie wzywali policji. Że z jednej strony to fajnie, ale z drugiej strony trochę wylewamy dziecko z kąpielą, mam wrażenie. Bo z jednej strony chcemy, żeby dziecko było szczęśliwe, radosne i pogodne, ale z drugiej strony jak rodzice ustalają, że nie mówię, że biją, bo od pierwszego klapsa jest przemoc, tak? No, w polskim prawie, od 2007 roku. I o tym mówię, że w tym momencie trzeba... Nie byłam biegłym w sprawach, kiedy było mnie po pierwszym klapsie, byłam trochę ich więcej. Ale tego się rodzice też boją, mówią, a sąsiedzi, i mówią to, tak? A sąsiedzi, rodzice też się boją na przykład przytrzymania dziecka, bo się boją dla jego bezpieczeństwa, bo jak będzie miało ślady, to co wtedy? Oczywiście, że tak. Nie ma niestety takich gotowców, bo to życie byłoby nudne, bo ja nie znam Amelki i nie wiem, co z tą Amelką, ta Amelka niesie w plecaku. Mamę, która coś tam, tato, które coś tam, mama, coś tam. Który na wszystko pozwala i to jest właśnie też z bezsilności w dużej mierze. To już nie wiem, co mam zrobić i no dobra, już rób. No. Tak trochę dla świętego spokoju. Ale muszę powiedzieć, że nurtuje mnie takie jedno pytanie, bo wydaje mi się, że mogą być takie przyczyny tego zachowania nieakceptowanego, na które nie damy rady, nie mamy wpływu, rzeczywiście nie zmienimy tego. Mnie nurtuje takie pytanie, jak pracować z grupą, żeby ta grupa sobie, żeby straty były jak najmniejsze, bo jak to jest, ja nie pracuję w przedszkolu, ale w szkole podstawowej i bardzo mnie to ciekawi, jak pracować z dziećmi na przykład 5-letnimi, które mają, jest w grupie łobuziak, który biega, krzyczy, bije. Jak tym dzieciom wytłumaczyć, jak one sobie mają z tym radzić? Bo ja pracuję w ośrodku socjoterapeutycznym i różne były też dziewczyny. I u nas jest tak, że czasami grupa sobie dobrze radzi, bardzo się właśnie dużo z grupą pracuje, taka jest też idea. Ale to jest ogromna praca, ogromny wysiłek tych dzieci, a dzieci? Znowu wytrych, tak? Nie dlatego, że ja unikam odpowiedzi, tak? Bo zawsze powtarzam, że nie znam grupy. Każde dziecko jest zupełnie inaczej. Natomiast można też pracować, tak sobie na pozytywach tej grupy. Na tym, że ty potrafisz robić, nie wiem, dobrze szlaczek narysować dobrze A, mimo że cała linijka już jest po prostu do kichły. A ty potrafisz zrobić coś takiego dobrego, a Kaziu, ten rozwalający, potrafi zrobić coś innego dobrego. I akcentowanie tych fajnych rzeczy. Tak sobie myślę, że mogłybyśmy rozmawiać w ten sposób bardzo, bardzo długo na temat, bo niestety nie udzielę informacji, znaczy odpowiedzi, co trzeba zrobić z grupą. Na pewno akcentować dzieciom, co one robią dobrze. Z tego łobuziaka, jak tak pani mówiła, tak, zrobić takiego dyżurnego, wykorzystać jego, czy tam siły przywódcze. Wykorzystać go, tak, w cudzysłów oczywiście. Ale też jeżeli nauczyciel będzie zwracał tylko i wyłącznie uwagę na to jedno dziecko, to się wydaje, że cała grupa też tylko i wyłącznie na niego będzie i będzie też to, co ja widziałam, co było u mnie, że przychodziło, a Antek coś tam znowu zrobił, a proszę pani, Antek znowu tam, nie wiem, stoi w dyżurze. Ale czasem właśnie też te zachowania mogą się pojawić z nadmiaru naszej uwagi, tak, że jak ciągle nie zwracam uwagę, ciągle, to on też chce mieć w końcu ten święty spokój, stąd też... Ale dostaje to, co chciał. Chce mieć uwagę? Dostał uwagę. Chciał 100% tej uwagi. Nie macie dzieci, które chcą was tylko? Wszystkich chcą was tylko na ławkę. Wyłączność. A jeszcze nie. Jeszcze do tego. Są takie, które nie chcą. Albo nawet nie chcą do pani to w ogóle. Ale są takie, które chcą panią na wyłączność. Więc co mam zrobić, żeby się na mnie zwrócił uwagę? Jak wyleję głowę córce wodę, to wrócicie... To zwrócicie uwagę, jakbyście już nie były tak znudzone tym samym. A jeszcze do tego mają dzieci niezaspokojoną potrzebę ruchu?
która na przykład w szkole, jak u mojego syna, zamiast ćwiczeń tam gimnastycznych, to pani leci z materiałem, bo nie ogarnia się i nie ma czasu na nadrobienie. Dlatego te dzieci nadpobudliwe, one jeszcze bardziej. A dlaczego się pani nie ogarnia? Pani tam tak... Nie, jak mówi pani, że się pani nie ogarnia... Moja pani, mojego syna? Ponieważ zamiast na przykład wyjść z nimi na podwórko, czy tam i z nimi na te ćwiczenia, które mają w planie, oni siedzą i przepisują. Dlaczego? Bo wychodzą za dużo, do muzeum wychodzą za dużo. To nie mówię, żeby tego nie robiła, ale ona chodzi prawie non stop. No to coś za coś, nie? No i to jest trochę tak, to są, znaczy tak, tak jak panie i pan również widzicie, na dziecko wpływa mnóstwo. Jeszcze tylko tak, przepraszam, przerwę, bo teraz mi do głowy już się może wyjść. Fajne są takie, że tutaj pani mówiła o kierownikach właśnie takich aktywnych, ale też inny sposób prowadzenia zajęć, lekcji, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych klasy, tak? Tak jak tutaj, przepraszam. A pamiętam, jest taki zrobiony w szkole podstawowej w piątce, że na lekcji sztuki klasa się zbierała i odkrywała, czy tam zdjęcia robili tych różnych dzieł sztuki. I swoje twarze. Oni szybciej to zapamiętują i szybciej się tego nauczą. Każdy będzie zaangażowany w to i może, nie wiem, w ten sposób, taki pomysł na szybko. Czy na pewno wygaszanie próby, tak? Wygaszanie próby chwalenia za drobnostki. To, nie będę może, bo ja bardzo lubię, pani Ome pewnie nie zastąpię, ale teatralnie lubię różne rzeczy. O co mi chodzi? Jak dziecko przychodzi do klasy i piłownik ma gdzieś tam, a plecak zaginął w akcji, to warto zaakcentować świetnie, że piłownik leży tam, gdzie trzeba. Może ten plecak właściwie to nie wiadomo gdzie. Zaakcentować pozytyw. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie za pierwszym, nie za drugim, nie za 50, może za 51 razem. Ale w którymś powiedziecie, aha, to co pani pytała, czy zrozumie. Czy pani tutaj nie zwróciła uwagi, ale na to pani zwróciła uwagę. Ale wiecie, co musi być? Musicie wy uwierzyć, że to jest szczere. A nie chwalicie, bo trzeba, bo ktoś kazał chwalić. Nie, bo to wychodzi potem. No, to co powiedziałam, świetnie mnie słuchacie, no rewelacja. No i co? No powiedziałam, że świetnie, dodałam uśmiech. I co? Przez zęby. Nie, a nie przez zęby, pokazywałam wszystkie. A co się podziało, nie było komunikacja bezsłowna, czyli niewerbalna i werbalna się zupełnie nie miała. Dokładnie. Wystarczy, że powiecie dziecku, ja rzadko tego używam, one nie wolno. To wolno, czy nie wolno? Czemu pani tak mama przedłużyła? Wolno, czy nie wolno? Coś, co też... Zobaczcie, jakimi my, przepraszam za ogólnik, dorośli jesteśmy modelami dla dzieci. Tutaj musi być sesja panelowa, żeby namówić dziecko do czytania. Znamy przykłady gdzieś tam. Takich rodziców, którzy wymagają czytania, a sami nie czytają. Wymagają czegoś, sami czegoś nie robią i robią przeciwnie. My jesteśmy modelami, tak? Mówicie na przykład, nie pije się na lekcji. Nie, nie pije się na lekcji. Nie pije się podczas zajęć, nie pije się podczas, jak do mnie mówisz. Ale koleżanka po stołach nie chodzi, jak jej uczennica. Ja rozumiem też. Mówię, nie potrafię. Model. Ja nie powiedziałam, że pani jest modelem, tak? Ale pokazuję, że niektóre... Nie wiem, czy w domu podstawowo. A nie wie pani, co się dzieje w tym domu. Tak, ale to jest sposób... My jesteśmy z małego środowiska. Tak? Ja rozumiem, tylko to jest sposób też tak. Chętnie bym tę Omelkę poznała. Zobaczcie też, jaki opór budzi psycholog. Tak? Moje dziecko do psychologa? A do psychiatry? O matko bosko, to już jest w ogóle tragedia. Rodzice współpracują i bardzo chętnie korzystają właśnie jakichś tam wskazówek, jeżdżą, ale oprócz jazdy. Ja właśnie chciałam pytać, czy jeżdżą. Właśnie chciałam pytać, czy tylko jeżdżą. No dla mnie jest efekt taki, że wygląda, że jeżdżą. Ja dlatego zaznaczam to jeżdżą. No właśnie tego mówię, tak? Na ile te. To,
co jest, co jest proponowane, to próbują. Proszę, właśnie, to mam wrażenie, że więcej, bardzo dużo się wymaga od nauczycieli, od terapeutów. No, nauczyciel przecież w szkole musi się pracować i później dziecko przychodzi do domu i w domu robi co chce. I w tym momencie no, nigdy nie będzie efektu, kiedy rodzic tylko i wyłącznie ufa terapeucie czy nauczycielowi. To też to mówiłyśmy, ja bardzo lubię te wszystkie rzeczy dotyczące, związane z takim, znaczy lubię. Myślę, że to jest mądra rzecz. Nasze spotkanie industrialne i poustawiane od, na godzinę, tak jak pani powiedziała, o godzinie 6 dajemy jeść, a o 12 dajemy drugie śniadanie, a o 13 coś tam. To zapewnia poczucie bezpieczeństwa i często jest fajne. Często jest fajne, a z drugiej strony jest tak, że... zaniedbujemy to, co pani powiedziała, przy tym drugim dziecku było łatwiej, inaczej, zaniedbujemy swoje instynkty, tak? A my je mamy gdzieś tam jakoś. Dziecko nie chce jeść, no to rodzice robią drugi posiłek, trzecie, wymieniają, tak? Nie zje kapusty kiszonej, to dostanie coś tam. Miałoby cztery kolacje albo cztery obiady. Będzie było, tam i bierze po troszku z każdego, a jeżeli, w ogóle. Jeżeli to byłoby znaczy współczuję kobietom. Jeżeli nie naleśniki smażą. No. A jeżeli to byłaby pani matką peruwiańską, która by miała tylko ryż? To by z głodu umarło. Ale czy nie umarło z głodu, proszę. Ale nie, czy my dorośli jemy wszystko? Zgadza się, prawda? Oczywiście. Mówimy o wszystkim, ale sami właściwie prezentujemy zupełnie co model, to co mówimy. To co my dajemy dzieciom, to co my jemy. Tak. No to pokazałam model, tak? Nie pijemy, tak? Mniej mówmy, więcej działajmy, pokazujmy. Jeżeli będę, znaczy nie wiem, czy my, ja tak mogę. Tak, ja to możemy długo, czy się mamy, nie wiem. Wiecie Państwo, no to by się to wszystko poprzedłużało. Ja myślę, że jak damy sobie jeszcze 10 minut, to... Ja bardzo chętnie dam. Ja Panie pewnie też są jakaś czasy. Tak, więc ja maksymalnie 15 powiem chciała, miałabym prośbę, żebyśmy zakończyli. No ja myślę, że tak jeszcze tak z 8 minut. Dobrze, coś co też jako taki zastanawiałam się, jak rozmawiałyśmy z córką, czy wolno ci to straszyć? To jest straszenie. I co to jest to straszyć? Co jest dla ciebie straszenie? Dzieci. Cię pan zabierze. Jak pójdziesz do szkoły, to zobaczysz. Do pani psycholog, nie? Albo pani Klaudia przyjdzie. To też jest naszym błędem, ale to teraz już powiem jako rodzic, że ja akurat tak nie mówiłam, ale słyszałam często, jak pójdziesz do szkoły, to zobaczysz. To jak dziecko ma się na tą szkołę nastawić? Dokładnie. To jest straszenie. Tak, jak cię ta pani dostanie. No, tak. To są też te rzeczy. Ale co, a po co to robimy? Po to, żeby wychować, żeby to trudne dziecko. Zawsze powtarzamy nam. Nam się wydaje, że to jest. Czasami słowo rzucone, te polskie przysłowie czasami są, znaczy uważam, że są bardzo modnymi przysłowiami, że słowo rzucone wyleci gołębiem, a kamieniem wraca. To jest po prostu trafione znowu gdzieś tam, to nie moje niestety. Tak to wygląda, że wystraszymy dziecko, chcąc je zdyscyplinować, to zadziała na chwilę, ale potem nie wiemy, czy za chwileczkę nie wyrzuci byciem małym tyranem, albo nawet już dużym tyranem. Takim, który boi się z powodu tego, jak mówiłyśmy, lęku zareaguje w taki sposób. A jak nie u siebie, to na swoich dzieciach. To dźwigamy w plecakach. Tutaj stałam przedstawiona troszkę, także piszę bajki, bo dzieci rzeczywiście dla dzieci staram się pisać bajki, to nie jest jakiś chwyt reklamowy. I dla każdego dziecka, jak piszę bajki dla niego konkretne, wy również to możecie robić. To nie muszą być bajki nie wiadomo jakiego. Dokładnie. To są bajki, które piszę dla konkretnych dzieci. Ja te bajki dzieciom czasami wysyłam jako list. Dostałem dzieci list. To jest coś po prostu niesamowitego. Czyli znowu nagradzam dzieci. Znowu nagradzam. Bajce oczywiście jest różnie. Najczęściej lubię dzieci umieszczać w postaci zwierząt, ponieważ żeby się identyfikowały, ale nie tak łopatologia. To jesteś ty, Kubuś, tak? To ty jesteś. Partia Gosiu. Dokładnie. I o tym mówimy. Straszymy dziećmi nauczycielami, lekarzem, dentystą. Tak? Też idziemy z dzieckiem do lekarza, nie bój się. Czemu się nie bój się?
A dlaczego? To... No, dlaczego ma się bać? No właśnie, to dlaczego czego już podejrzewuję ten mój, bo jeżeli mówi nie bój, to znaczy, że coś tam nie jest. Skoro... Aha! Nawet nie pomyślałam, idę pierwszy za lekarza. Nie wiem, co to jest. A mama mówi nie. Albo do fryzjera, prawda? A? Też są problemy. No. Znacie kawał psychologu i fryzjerze? Trochę nie. Niecenzuralne, ale ja próbowałam sobie zawsze mówić, że psycholog też nie ma zawsze metod idealnych, bo nie ma ich jeden do jednego. To zawsze działa na to. Nie! Tato próbował dziecko zaprowadzić do fryzjera. Był jednego fryzjera, nie chłopiec się nie pozwolił obciąć. Do drugiego fryzjera nie pozwolił się. W końcu poszedł do fryzjera, który przyjmował z psychologiem. Psycholog za taką kotarką. Dziecko na fotel, znowu wrzask, znowu mały tyran. Do psychologa za kotarkę, z kotarki wychodzi od tego psychologa, siada na krześle. Dał się idealnie obciąć. To taki zdziwiony, co się stało. Pyta się, co ci ten psycholog powiedział? Że mi nogi stopy powyrywały. Zadziałało? I o tym mówię, że troszkę sobie... Już więcej nie pójdzie po fryzjerze. Troszkę sobie pozwalam na żart, natomiast chcemy właśnie takich wytrychów. Chcemy szybko. Chcemy szybko. Troszkę kogoś wystraszyć. Zadziała. No zadziałał ten psycholog, zadziałał, tak? Ale na jak długo? Tak jak pani mówi, za chwilę nie będę chciał pójść do tego fryzjera, bo się będę bał, że mi... Każdy fryzjer będzie nogi. No, i o tym mówię, że tak to funkcjonuje. Coś, co też tutaj młoda mówiła, nie wiem. Jak rozmawialiśmy też o rodzice lękowi, jak funkcjonują? Nie, nie idź tam. Tam, nie, nie. Ale wróć, bądź tu na podwórku, tu potomek. A to jest silniejsze. Tak, ale... Lękowy rodzic sprzedaje lękowemu dziecku i za chwilkę mamy, nie wiadomo, gdzie początek, a gdzie koniec. Tak jak tu pani mówi, część rodziców już jest na tyle świadków, że idą do psychologa, tak? Ale dla wielu psycholog kojarzy się, moje dziecko, przepraszam, nie jest wariatem, żeby chodzić do psychologa. A jak zaproponujecie, jak ja czasami, bardzo czasami, też często proponuję dzieciom rodzicom konsultację psychiatry, to jest w ogóle przebicie się przez psychiatrę, nie dlatego, że dziecko jest, przepraszam, wariatem, że jest chore psychicznie, ale ma zaburzenia lękowe, które czasami trzeba być ciszy, żeby się łatwiej pracowały, strasznie trudno. Jak? Moje dziecko ma brać leki? Moje? Nigdy w życiu. Ale jak społeczeństwo patrzysz? Jakie macie doniesienia medialne, jak ktoś coś zrobił? Był leczony psychiatrycznie. Ja pytam. Był leczony u ginekologa? Nie pytają. A był leczony, nie wiem, u dermatologa? No nie pytają. A czy był psychiatry? A dlaczego? Co się pokazuje? Tak? Pokazuje się, że to jest coś złego. Gdzieś dyskutując kiedyś w środowisku, taką usłyszałam zdanie, i to też gdzieś ma jakiś wpływ, że psycholog nie powinien na przykład być leczony u psychiatry, nie powinien pójść, bo a dlaczego? No to jak, psycholog z depresją? A teraz jest właśnie takie modne, żeby psycholog miał swoją własną terapię ukończoną, kilkuletnią. Bo wtedy może być ekspertem, może cokolwiek powiedzieć na temat, a jeżeli byśmy poszli do psychologa, który sam ma swoje problemy. No mamy, tak? Każdy ma swoje problemy. I tu jak tak się gdzieś tam patrzy na tego psychologa, który... Są różni nauczyciele, tak? Jak macie koleżanki, kolegów, są różni... Teraz. Ludzie w moim zawodzie, bo nie chcę popełnić błędu językowego. Psycholog jest różny. O, łatwiej wypełniłam. I straszenie, tak jak młoda mówi, psychologię w szkole. Dlaczego dzieci nie chcą chodzić o psychologa szkolnego często? Rodzice złe, za karę. Opinii. Pójdę do psychologa, to wszyscy będą widzieć. Tak, będą się ze mnie śmiać. To jest kara. Tak, pójdą za karę. I tu też, to też robi niestety złą robotę nauczycielom, bo nie mają chęć współpracy, a właściwie nie mają możliwości. Ja wiem, że w tej chwili też jesteśmy jako rodzice, ale nauczyciele, państwo jako panie, jako nauczyciele bardzo ograniczeni przepisami, po prostu dotąd ani kroku dalej. Nie mówić, nie dotykać, nie odzywać. Być. Ale można oddychać. Tak, oddychać, ale przekazać program jak najlepiej. I to też jest trudne.
Tak? Dlatego też próbujemy gotowców, ta pani, która chodzi do, chce pokazać, że gdzieś ma zdążyć z materiałem, tak? Też macie różne rzeczy, no, doniesiemy. Nie chciałabym trafić na usta mediów, media z niszczą. Pana przydzielka matematyki, którą gdzieś tam niedawno tak, w telewizji. Może niekoniecznie było tak, to było fajne, tak? Ty debilu, ty ta wariacie, tak? Gdzieś tam chyba, no w Turku czy gdzieś tam. Gdzieś w szkole średniej, tak? Gdzieś tam w medianie było ostatnio. Nie fajnie, natomiast coś się takiego zadziało, że te, i ona stała się też modelem, tak? Dla dzieciaków. No tak, ale dla wszystkich, tak jak gdzieś tam tak, ktoś tam funkcjonuje. Coś, co też gdzieś tam nie dotknęłyśmy, a nie mogłabym tak daleko o tym autyzmie mówiłyśmy, natomiast dzieci, które dostajemy, często nie sprawdzamy ich od strony medycznej, przepraszam, sprawdzamy, nie wysyłamy. Bo rodzice też nie mówią wszystko. Oczywiście. Jasiu nie słyszy, mówimy do Jasia. Jasiu! Jasiu, a Jasiu robi po prostu różne dziwne rzeczy. Potem się okazuje, że Jasiu jest dzieckiem niedosłuchem. Albo jest dzieckiem niedowidzącym. Głuchy czy jesteś, czy jak? Tak? No jest! I nie słyszy. Dlatego warto podpowiadać rodzicom, żeby te wszystkie rzeczy medyczne również wyjaśniać. Ja często powtarzam, że ja się też dyskutowałyśmy z młodą na ile. Śledczywca bardzo wpływa na zachowania dzieci i na takie właśnie depresyjne, ale też takie no, bardzo zmienia osobowość, także to też warto było. Problem z tarczycą. O której nawet o tym tak wiedziałam, natomiast o tym nawet nie, w tym momencie nie pomyślałam. Proponować rodzicom, oczywiście wy nie możecie wysyłać, konsultacji ustalać, ale proponować, tak, że takie rzeczy, po to, żeby było czyste medycznie. Zawsze powtarzam, że trzeba wiedzieć, że dziecko jest czyste medycznie, wszystko jest idealnie, żeby dopiero móc wymagać od tego dziecka, jak dziecka zdrowego fizycznie. Że dopiero jak wiem, że dziecko ma wszystkie badania zrobione, to ja nie będę się czepiać, że ból brzucha jest z powodu szkoły. Ja mam niedawno taką dziewczynkę pod opieką, która była dzieckiem, wszystko w porządku, zaczęła raptem wymiotować. Tak jakby poszło dziecko do szkoły, to pewnie byłoby stres. Okazuje się, że to nie stres, tylko choroba. Także dobrze, dziewczynka to nie poszła do szkoły, bo by mogło być tak, że to byłoby zrzucone na ten stres. Tak? Zbagatelizowane, tak? To samo, bóle brzucha. Wcale niekoniecznie dzieci zaczynają bolać brzuchy i zaczynają się dziwnie zachowywać. Wcale niekoniecznie ból brzucha musi być bólem brzucha psychosomatycznym, tylko somatycznym. Jest, tak? Masz taki, nie mamy, że wstawiamy osobę, to jest ból psychosomatyczny. Nigdy w życiu nie powiem, że ktoś ma ten problem, bo nie wiem tego, bo jeżeli może jest taka choroba, której jeszcze nie znamy. Też tak się lubię to tak mówić, bo bardzo nie lubię tych określeń. O, dziecko boli brzuch znowu. Do szkoły nie chce iść, albo głowę go boli, ale dlaczego go boli ten brzuch, dlaczego go boli ta głowa, no co się dzieje w tej szkole, też szukajmy takich przyczyn, nie tylko w dziecku tych problemów. W szkole nie znaczeniu nauczyciela, tak, bo ja tu muszę teraz Państwa znać troszkę przed sobą. Żeby nie wybrzmiało. Ale ja mam ucznia w drugiej klasie, który, no można powiedzieć, koniec już za momencie drugiej klasy, nigdy, ani jeden raz w toalecie nie był szkolny. I nie pójdzie. Mama powiedziała mi, nie denerwuj się, nie martw się. Ja mówię, ale on naprawdę nie odczuwa potrzeby, bo on pije, bo on je. No przecież widzę to. Nigdy. Dużo jest takich dzieci, tak mówimy. Tak? I jemu to jakby nie przeszkadza, on już tak wyrobił sobie ten zegar biologiczny u niego, ten fizjologiczny. Czy nie zegar biologiczny, tylko taki jest lęk. Ja nie wiem, czy to lęk, czy to ożywienie. No lęk w formie takiego. Znaczy lęk nie też, że przez się załatwia, tak? Tylko tego wystarczyło, że ktoś go wszedł do nie, ona twierdzi, że w zerówce też w przedszkolu nie był. Że po prostu ma uraz, jak gdyby nie do swojej toalety. Coś, co pani powiedziała, uraz. Nie? Gdzieś to niesie. To jest do zrobienia, tak? Ale oczywiście, niestety, ja bym tak nie chciała mieć czarodziejskie różki. Drodzy Państwo, ja to bym mogła sobie teraz siedzieć i z wielką przyjemnością tego słuchać, bo to się przyjemnie słucha. Muszę Państwu powiedzieć, że ten wykład, który był prowadzony przez panią Małgorzatę Omę, w połączeniu z tym, co my tutaj rozmawiamy, to tam jest wiele punktów wspólnych. Ten rodzic, który tam był pokazany,
Może pani ona mi nie powiedziała o nauczycielach, prawda? Bo nie było na to czasu, ale gdyby ten rodzic i teraz trochę i też my, czyli trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Bardzo warto rozmawiać. Ja Państwu bardzo dziękuję. Ja widzę, że to jest temat nie do wyczerpania. Tu można by było godzinami rozmawiać. Dla pań mam zaświadczenia. Jeżeli się okaże, że ktoś z pań nie dostał zaświadczenia, proszę podejść i ja będę już wtedy wysyłała osobiście do szkół, bo już widzę, że na pewno mam mniej, aniżeli tu Państwa jest. Pani Marlena Szypryt. Znaczy ja bym bardzo chciała przede wszystkim Kaci, jak będzie pani, bardzo panią podziękować. Mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że wychodzicie z niedosytem. Tak. Mam nadzieję, że wychodzicie z niedosytem. Tak, bo o to chodzi, żeby był ten. A niedosyt jest fajny. Ale ta budka. Próbuję się odchudzać, więc wiem, co to znaczy niedosyt wody z wodą. Może mi się uda. Myślę, że się mam nadzieję też, że taka konwencja się pani spodobała, że pani nie zamówiłyśmy wytrychów niestety. Pani Wioletta, przepraszam, nie daję. Dziękuję. Dziękujemy.